Mosiński Ośrodek Kultury oferuje warsztaty ceramiczne dla dzieci. Dzieci z gminy Mosina mogą uczestniczyć w zajęciach, podczas których uczą się tworzyć prace na zadane tematy, poznają różne techniki ceramiczne, poznają różne rodzaje gliny. W tej chwili dzieci pracują w glinie szamotowej. Tą glinę zdobywamy z Jaroszowa pod Wrocławiem. To są oczywiście zajęcia bezpłatne dla osób z terenu gminy Mosina. Odwiedziliśmy pracownię z kamerą, aby przyjrzeć się z bliska pracy przyszłych rękodzielników. Ja robię królika. Robisz? Królika. Ty? Twierdzę. Co robisz? No? Koszyk. Koszyk wielkanocny. Tak? Bo niedługo Wielkanoc. Tak. Podobają Ci się te zajęcia? Tak. Jestem Inga i ja miałam zamiar połączyć te dwa tematy, zrobić taką twierdzę, a na wieżach wielkanocną ozdobę. Ja stworzyłam staw i dwa domki krasnoludków. Ja zrobiłam dom w kształcie buta dla skrzata. Ja zrobiłam domek krasnoludka. Który to jest, pokaż? A krasnoludka gdzie? Nie ma. Na półkach pracowni znaleźć można wiele ciekawych form artystycznych wykonanych przez uczestników warsztatów na przestrzeni lat. Niestety część z nich nie przetrwa z uwagi na brak pieca, w którym można by było je wypalić i nadać wielowiekową trwałość.